Hej, witam w AutoStart Test. Oto nowa Dacia Duster, a właściwie Dacia po faceliftingu, a tak naprawdę z nowym logo. Głosujcie, ten model opuścił dopiero fabrykę i ma przebiegu zaledwie 7,5 mili. Zobaczcie, jak ten samochód jest wysoko zawieszony. To mi się podoba w Dacia Duster. To jest brudne, to nie jest tutaj porysowane, to jest po prostu brudno od jakiejś kredy. Zobaczcie, ma też zabezpieczenia jeszcze na drzwiach. Ma zabezpieczenia na zderzaku przednim. Poza tym auto bardzo fajnie wygląda. Mój kolega Przemek jest, nazwijmy to, fanem tego samochodu. Chce sobie kupić taki samochód. Dużo ludzi krytykuje Dacię ze względu na tandetne wykonanie i takie tam pierdoły. No ale jeżeli ktoś bierze samochód w leasing na kilka lat, 2 lub 3 lata, to tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, moim zdaniem. To i ta naklejka Duster, to taka troszeczkę wioska. No taka niby naklejka, ona jest taka bardzo wypukła, ale to jest naklejone. Wolałbym coś takiego, tak jak Dacia, tylko że Duster. Lampy fajne, tylne. Mamy kamerę cofania w tym modelu oraz czujniki cofania, tak jak widzicie. Relingi dachowe, które też są ok. Samochód jeszcze nie ma dokręconej anteny, ale radio dobrze odbiera. Co dalej? No taka stylizacja trochę offroadowa. No moim zdaniem całkiem fajnie to wygląda. No dobra, idźmy do środka. A może najpierw zajrzyjmy pod maskę. Dobra, wszystkie dane o silnikach dostępnych widzicie właśnie na ekranie. Ja nie będę jeździł tym samochodem, ponieważ teraz bardziej skupiam się na takich wideo typu review, prezentacja, jeszcze też jakiś test. Na testy też przyjdzie czas, ale na chwilę obecną na tym bazuję. Jedynie co mi przeszkadza w tym samochodzie, to tak naprawdę te klamki. To jest taka naprawdę tandeta i te, bym powiedział, że taka komuna. Bardzo nie lubię czegoś takiego. W Stepway już od tego odeszli. I mamy tutaj już normalne klamki, ale do tego samochodu za chwilę wrócę w kolejnym teście. To zwróćcie uwagę na to, że szyby Renault. Nie wiem, czy dobrze widać. Renault. Dobra, wszystko zabezpieczone. Tak jak widzicie, folia tu, folia tu, folia tu, folia na siedzeniach. Co najważniejsze, drzwi. Twardy plastik, no to jest dramat moim zdaniem. Tutaj jest w miarę miękko. Przegroda na wodę i drobiazgi, ale tak naprawdę nie ma tu jakby miejsca na typowo na taki a la cup holder. Co ciekawe, ogrzewanie przednich foteli. Mamy tutaj sterowanie z kierownicy, ale też to jest z boku. Taka manetka na wzór, nazwijmy to, tempomatu. No dobra, wchodzimy do środka. Tak wspominałem wcześniej, drzwi twarde, czy też plastik na górze, drzwi twarde. Tej potrzebie również, ale jak ja to zawsze wspominam i powtarzam, tego nikt normalny na co dzień nie dotyka, no ale żeby już tak było, no to wiadomo, no twarda, to szyba też jest twarda. Zobaczcie nachylenie tej szyby. To jest naprawdę mocno nachylane, pod mocnym kątem. Czyli tak jak wspominałem wcześniej, szyba twarda, czyli już auto na dzień dobry do niczego się nie nadaje. Słupki, powiedziałem, nie są zbyt szerokie, ale zobaczcie, to jest ten dół, taki bardziej obniżony niż w standardowym samochodzie, czyli tutaj górna część drzwi, czy też tutaj ta krawędź nie spotyka się na równej pozycji z podszybiem. I to daje nam tak troszeczkę inny punkt widzenia. Lusterka całkiem duże. Obecnie mój fotel jest obniżony najniżej. Miejsca na nogi naprawdę mnóstwo. Nad głową tak na grube 5 palców. 5 palców jest naprawdę ok. Daszki bez podświetlenia, takie widać, czy też czuć, że to jest takie mega tanie, cienkie, takie no, tutaj to są te miejsca, w których widać, gdzie były oszczędności. Powroty powietrza, no taki fajny design, no, tak to się zamyka, tak to się otwiera, można sobie pokręcić tym, o. Tak to wygląda. Mała półka, nie wiadomo na co. Z taką antypoślizgową gumą. Może zda egzamin. Schowek mega nieustawny, dziwny, w którym powiedział, tam jest tam do tyłu jest całkiem głęboko.
tutaj na coś, nie wiadomo na co. Tak to... Tak to spada. Nie, żebym krytykował, bo naprawdę moim zdaniem za jakieś tam przyzwoite pieniądze w wersji podstawowej chyba 15 tysięcy funtów to kosztuje. No to jak za nowy samochód, ok, ale na pewno nie dostaniemy tego wszystkiego, co mam tutaj. Nie wiem, jaka to jest nawet wersja. Tak widzicie, 7 mil, 7,5 mili. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Tutaj mamy martwe pole. Możemy, o proszę, dodatkowy gadżet. W pełni sterowane elektrycznie lusterka oraz szyby z przodu i z tyłu. Taka ładna nić biała, czyli to jest fajne. Brakuje tego tutaj. Ekran dotykowy. Moim zdaniem ten ekran powinien być tutaj, wloty powietrza niżej, no ale to jest moje marudzenie. Zegary zwykłe, nie żadne tam wirtualne, co też moim zdaniem jest na plus. W środku mamy komputer pokładowy z podstawowymi informacjami. Start, stop. Tutaj też widać, zobaczcie, jest wykonany z takiego naprawdę taniego plastiku, tak żeby był, bo był. Czyli to są takie miejsca, w których no, jest ta oszczędność, która mogłaby przeszkadzać, ale z drugiej strony nie za bardzo, bo zobaczcie, tutaj mam taki ładny, coś ala metal. To nie jest zimne, to jest plastik, ale fajnie to wygląda, taki gadżet. Poniżej tutaj mamy przyciski fizyczne, tutaj do sterowania klimatyzacją. Mamy port 12 V, USB 1, ładowarka, duży. Mamy tutaj, nie duży, nie jest duży, co ja gadam. Jest tutaj butelka, można wsadzić, w momencie, gdzie jest butelka. Moment. Dobra, jestem z powrotem, jest butelka półlitrowa. No i właśnie, tak ona na co będzie tutaj latać, nam tak no niestety. Ok, mam tutaj drugi, co prawda. No właśnie, ona też tutaj sobie tak będzie latać. Tutaj mamy na kieliszek do wódki. Ten... hamulec ręczny. Jest, bo jest. Ok. 6-biegowa skrzynia biegów akurat w tym modelu. Tunel środkowy, który nie jest zbyt wysoko zabudowany, no to to jest na plus. Co dalej? Kierownica. No właśnie, zawsze zaczynam od kierownicy. Mamy tutaj nowy logo, czy też napis Dacia w pełni. Mamy tempomat nawet. Zwykle on znajduje się tutaj. Powinien się znajdować, przynajmniej według mnie. Tutaj jest sterowanie radiem, innymi funkcjami. Dobra, odpalmy ten samochód. Start, stop. Słychać go ładnie. Tita nam tutaj, że już jest rezerwa, za chwilę nam się skończy paliwo. Słyszeliście to? Czy wy to słyszeliście? Jaki wspaniała muzyka nas wita po wejściu do tego samochodu. Bardzo proste, ale z kolei przejrzyste menu. Tutaj możemy sobie regulować wszystkie rzeczy, które nas interesują. Za dużo tego nie ma, ale ok. No dobra, a jest jeszcze podłokietnik, który jest miękki, jest bardziej miękki niż w konie. Jest przesuwany do tyłu, do przodu oraz otwierany ze z takim mikroschowkiem na dole, ale który pomieści, nie pomieści naszej butelki z wodą, dlatego że to jest zabudowane. I to jest główny problem. A przepraszam, tu są dwa schowki, dwa miejsca na napoje. Jeden i drugi, z tym, że ten jeden był szczelnie zamknięty. To jest z mojej strony nie było, bo widać, był zakryty przez właśnie butelkę. Czyli mam tak naprawdę trzy miejsca na napój. Dobra, tyłek, że tak powiem, się grzeje, ponieważ jest ogrzewanie. Zostawiam to jak jest i lecę do tyłu. Sprawdźmy jeszcze może... kierownica regulowana jest oczywiście góra-dół. Bardzo przyzwoicie. Góra, dół i też jest wyciągana. No to tutaj naprawdę brawo. Dacia, bym powiedział. No dobra, lecę do tyłu. Drzwi z tyłu, standard twarde. Tutaj twardo, mała kieszeń. Kanapa ładnie wykonana. Fajne, wygodne zagłówki. Tutaj bardzo dobrze, bardzo wygodnie siedzi. W ogóle w Dacerze się bardzo siedzi wygodnie, moim zdaniem. Czy to jest na plus. Na minus z kolei jest brak miejsca. Zobaczcie, ja mam 1,93 m, siadając sam za sobą, mam taką sytuację, nie mam miejsca na nogi, za to mam mnóstwo miejsca na stopy, tam sobie mogę postukać, że tak powiem, stopami góra-dół. Nad głową siedzę tak, że mam 4 palce. 4 palce moim zdaniem jest wystarczająco dużo miejsca. Podświetlenie zwykłe tutaj na górze, to jest ok. Miejsce tak naprawdę na tylnej kanapie na dwie osoby dorosłe i to jest takie największe rozczarowanie w tym Dusterze, ponieważ myślałem, że jest więcej miejsca. Niestety nie ma miejsca w tym samochodzie. Tunel środkowy, tak, na długość mojego środkowego palca otwaka. No i tyle. A co jeszcze najważniejsze? Mamy tutaj dwa gniazda USB oraz mamy tutaj kieszenie w drzwiach.
które są szczelnie zakryte tym plastikiem ze sznurkiem. Nie będę tego rozrywał. Dobra, słuchajcie, lecimy do bagażnika. Teraz tak. Bagażnik bardzo ustawny, prostokątny. Płaska podłoga. Niestety nie ma drugiej podłogi, czyli nie ma nic pod spodem. Jest tylko blacha. Jedna kieszeń z boku, zwykła żarówka. Bagażnik jest długi na 95 cm, szeroki na w najszerszym miejscu na 106 cm, w najwęższym jest szeroki na 100 cm oraz wysoki, tutaj duży plus, do półki jest na 52 cm, czyli to jest ok. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo gniazdo 12 V, mamy dwa haczyki i komplet wycieraczek. O. I to wszystko. I tak to wygląda. Dziwne, bo ja myślałem, że tutaj pod spodem znajdziemy coś jeszcze, ale tutaj nic nie ma. Nie ma nawet miejsca na tak zwane na tą dojazdówkę, czy też dojazdówkę w pianie. Dobra, słuchajcie, i to tyle, jeśli chodzi o Dacia Duster po liftingu. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten samochód. Tak jak powiedziałem, Przemek, to wideo jest głównie dla Ciebie, ponieważ Ty jesteś fanem tego samochodu, czy też chciałbyś kupić taki samochód. Powiem tak, jeżeli chciałbym wyłożyć dzisiaj jakieś 15 czy tam 17 tysięcy funtów, to i chciałbym mieć coś a la SUV-a nowego z napędem na 4 wrotki, nie wiem, czy akurat ta wersja posiadana, ale generalnie jest w opcji, to powiem, że ja bym sobie kupił taki samochód. Przymknąłbym oko na niektóre mankamenty. Poza tym auto jest, że tak powiem, ok. Jak dla mnie jest ok. Takie zwykłe auto, że tak powiem, dla ludu. Dobra, to tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. Czy chcielibyście jeździć takim samochodem? Czy wydalibyście takie pieniądze na to auto? Czy też nie? Nie zapomnijcie o subskrypcji. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka.